Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Bardzo często zadajecie mi pytanie, jakim sprzętem fotografuję, z jakich obiektywów korzystam, jakie mam body, więc dzisiaj opowiem Wam wszystko krok po kroku, jak wygląda mój sprzęt, ale też powiem, od jakiego sprzętu zaczynałem. Ale myślę, że dzisiaj przeniesiemy się gdzieś w plener, bo jest piękna pogoda, więc warto korzystać. Idziemy szukać miejsca i już Wam wszystko mówię. Jednak zanim przejdziemy do głównej części odcinka, chciałem Wam powiedzieć o tym również, jakim sprzętem zaczynałem, od jakiego zaczynałem fotografowanie, bo o to również często pytacie. Więc teraz Wam właśnie na to pytanie odpowiem. Moim pierwszym aparatem, takim poważniejszym, bo tam wcześniej jakimiś telefonami robiłem, ale takim pierwszym poważniejszym aparatem był Fuji Finepix S1600 i to był aparat hybrydowy. Dlaczego ja go kupiłem wtedy? Dlatego, że najbardziej interesowały mnie zdjęcia makro. Hodowałem sobie pająki, ptaszniki i chciałem zrobić jakieś zdjęcia właśnie zbliżenia. No i gdzieś tam na forach właśnie fotograficznych przeznaczonych dla pasjonatów makrofotografii wyczytałem, że taki aparat będzie dobrym wyborem, bo hybrydy, czyli aparaty z małymi matrycami, mają większą tą płaszczyznę ostrości. Oczywiście wtedy ja kompletnie nie miałem pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, dopiero się tego zamierzałem nauczyć. Ale tak mówili, że te zdjęcia będą ostrzejsze, że taki aparat do makrofotografii będzie w porządku. I do tego dokupiłem sobie konwerter makro. To był jakiś Rhinox, z tego co pamiętam. No i wtedy zacząłem się interesować tą fotografią makro i zacząłem robić jakieś tego typu zdjęcia właśnie, zbliżenia, jakieś detale, jeżeli chodzi o te moje pająki. No i tak to się zaczęło. Później natomiast troszeczkę bardziej zaczęły mnie interesować portrety, bo tą hybrydą nie dało się uzyskać może takich efektów, jakbym chciał, więc co się dowiedziałem, że do portretów będzie lepsza lustrzanka. To sprzedałem Fuji i kupiłem Canona 450D. I to była moja pierwsza lustrzanka, którą miałem. Wtedy nie wystarczyło już na jakiś obiektyw do tego zestawu, więc kupiłem samobody i co zrobiłem? Podpiąłem pod Canona 450D starego Heliosa za pomocą przejściówki M42. No i tak zakochałem się w płytkiej głębi ostrości, tak zakochałem się w portretach, bo ten obiektyw mi dał właśnie takie efekty, gdzie to tło było odseparowane od postaci, czyli to, co chyba każdy początkujący pasjonat fotografii chce uzyskać na swoich zdjęciach. No i od tego się właściwie zaczęła ta fotografia portretowa. Efekty były fajne, zdjęcia się podobały ludziom, więc ja szedłem w to dalej. I czas było podjąć kolejną decyzję, bo ten aparat, Canon 450D, zaczął mnie troszeczkę ograniczać. Przede wszystkim czułość ISO była fatalna. Jak sobie podbiłem troszeczkę tą czułość, no to te zdjęcia tak szumiały, że w gorszych warunkach oświetleniowych mogłem pomarzyć o dobrych zdjęciach. I postanowiłem właśnie zmienić ten korpus i kupiłem Canona 50D, czyli półka wyżej. To jest taka półka dla średnio zaawansowanych, więc stwierdziłem, że na pewno on mi pomoże osiągnąć lepsze efekty. I wraz z Canonem 50D kupiłem sobie obiektyw plastikowy Canona 50, o której często mówię na moich filmach. On jest ze mną do dzisiaj i do dzisiaj gdzieś tam czasami go podpinam, żeby nawet się nim pobawić. Wtedy przeszedłem z tego Heliosa manualnego na obiektyw pierwszy z autofokusem, taki można powiedzieć trochę do portretów. I tak zarobiłem też pierwsze pieniądze na fotografii, bo wiele osób chwaliło mnie za te zdjęcia i również chciałem mieć tego typu sesje, więc pierwsze pieniądze zarobiłem na fotografii właśnie w ten sposób i stwierdziłem, że kurczę, może czas by było coś z tym więcej zrobić. I pomyślałem, że może warto zainwestować w tą fotografię. I wtedy kupiłem Canona 5D Mark III i ten aparat jest ze mną już do dzisiaj i wykonał dla mnie setki tysięcy zdjęć. Ale o tym powiem, opisując mój aktualny zestaw fotograficzny. Na początku warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Ja zdecydowanie nie jestem osobą, która utożsamia wszystko ze sprzętem. Nie jestem osobą, która kupuje cały czas nowy sprzęt, żeby tylko go kupić. Dla mnie sprzęt jest narzędziem przekazu. Traktuję sprzęt w ten sposób, że ja wyciągam obiektyw, aparat z plecaka, z torby
i nim chcę zrealizować mój pomysł, który mam w głowie. I aktualny sprzęt, który Wam dzisiaj w tym odcinku pokażę, w zupełności mi do tych celów wystarcza. Oczywiście chcę go rozwijać cały czas, chcę kupować jakieś tam nowe rzeczy, które pomogą mi osiągnąć na przykład jeszcze lepszą jakość tych zdjęć, oczywiście. Ale nie jestem fanatykiem podejścia takiego, że co nowy model aparatu, co nowy model obiektywu, to trzeba to mieć, trzeba to kupić. Wolę raczej rozwijać swoje umiejętności, a sprzęt ma być takim młotkiem, za pomocą którego wbiję gwoździa, czyli w tym przypadku zrobię zdjęcie takie, które powstało gdzieś tam w mojej głowie. I właśnie tak podchodzę do sprzętu. Każdy ma oczywiście swoje podejście, więc to już zależy od konkretnej osoby. Ja podchodzę do tematu właśnie w ten sposób. A teraz przejdźmy już do rzeczy i omawiam Wam cały mój zestaw. I dotarliśmy już na miejsce i teraz zaczynamy od pierwszej rzeczy, pierwszego, najważniejszego elementu mojego sprzętu. Jest to oczywiście korpus, jest to body. Jak doskonale pewnie większość z Was wie, jest to Canon 5D Mark III i jest on już ze mną bardzo, bardzo długo, bo chyba mam go z 7-8 lat, plus minus coś takiego, i zrobił on setki, naprawdę tysięcy zdjęć. Nie mam pojęcia, jaki jest jego przebieg w tym momencie, ale myślę, że jakieś 300 tysięcy spokojnie już tych zdjęć zrobił. I co najważniejsze, nigdy mnie nie zawiódł, nigdy się nie zaciął, nigdy się jakoś nie zepsuł, nie zawiesił podczas jakichś ważnych momentów, kiedy ja potrzebuję wyciągnąć aparat, on musi działać. I ten aparat zawsze mi to zapewniał, dlatego tak bardzo go lubię i gwarantuje mi wszystko to, co ja w tym momencie potrzebuję, jeżeli chodzi o fotografię, bo matryca jest wystarczająca, jeżeli chodzi o rozdzielczość, to mi w zupełności wystarczy. Autofokus tutaj działa bardzo, bardzo dobrze, nie ma z nim najmniejszego problemu. 95% zdjęć spokojnie trafiam. Jeżeli coś nie trafię, to może być to na przykład mój błąd lub aparat też się ma prawo czasami pomylić oczywiście. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tym korpusie? No jest solidny, nic się z nim tutaj nie dzieje, jeżeli chodzi o budowę całą. Nic się tutaj nie porozwalało, wszystkie przyciski dalej działają tak sprawnie. I to jest przede wszystkim pełna klatka. Ja potrzebuję pełnej klatki, potrzebuję mieć te dobre, wysokie czułości ISO, bo pracuję w różnych warunkach oświetleniowych, więc to jak najbardziej się przydaje. Jeżeli chodzi o zakup tego aparatu w tym momencie, no to myślę, że są już lepsze opcje w podobnych, można powiedzieć, pieniądzach. Chociażby mój drugi korpus, który teraz mnie filmuje i teraz o nim powiem. Obecnie moim drugim korpusem jest Canon 6D Mark II. Wcześniej miałem 6D, tą pierwszą wersję, jednak zmieniłem na 6D Mark II. I jest to bardzo, bardzo fajny aparat, który przede wszystkim służy mi do filmowania oraz jako drugie body. Dlaczego zmieniłem 6D na 6D Mark II? Przede wszystkim z racji na odchylany ekran, bo w filmowaniu to się bardzo często przydaje, szczególnie kiedy vloguję. Poza tym ma również autofokus. Kiedy na przykład nagrywam jakieś ujęcia, w których ja nie mogę ręcznie ustawiać ostrości, czyli na przykład stawiam sobie gdzieś tam aparat na statywie i ja chodzę w kadrze i na przykład robię jakąś sesję, no to ten aparat śledzi tą ostrość, śledzi w tym momencie też moją twarz, jak mówię, więc jak się nawet przemieszczę do przodu, no to on tą ostrość w tym momencie ustawia na mnie. I to jest duży plus i przede wszystkim dlatego zmieniłem 6D na 6D Mark II. I tutaj, jeżeli chodzi o filmy, jest w porządku. Mogłoby być lepiej, na przykład mógłbym mieć więcej klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. Nie ma 4K, jeżeli chodzi o filmy. Jednak ja zmieniłem 6D na 6D Mark II, ponieważ zastanawiałem się jeszcze na przykład Sony A7 III, ale wówczas musiałbym zmienić trochę system, musiałbym kupić nowe obiektywy, podjąć jakieś przejściówki i to by nie było to samo. Tutaj sprzedałem po prostu 6D i kupiłem 6D Mark II, niewiele w sumie dopłacając do niego. I jednocześnie mi zostały wszystkie obiektywy. Na ten moment mi to wystarczy, ale w przyszłości myślę nad aparatem typowo do filmowania. Co wybiorę, czas pokaże. Jeżeli chodzi o 6D Mark II i zdjęcia, no to jest tutaj też dobrze, można powiedzieć, bo w stosunku do wersji pierwszej został poprawiony przede wszystkim autofokus, który był w szóstce, no można powiedzieć lekko mówiąc średni. Tutaj jest już bardzo dobrze i mógłbym go nawet porównać właśnie z 5D Mark III. Te aparaty dobrze trafiają z ostrością, nie mam z tym najmniejszego problemu, więc to jest też również na plus, jeżeli chodzi o ten aparat. Aparat robi też zdjęcia w większej rozdzielczości, więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć większą rozdzielczość tych zdjęć, no to oczywiście nie ma problemu. Jeżeli chodzi o jakość fotografii, no to jest ona bardzo mocno porównywalna i jakoś nie odczułem różnicy pomiędzy tymi dwoma korpusami. Jednak nadal, kiedy mam robić jakąś sesję zdjęciową, no to do ręki pierwsze biorę właśnie piątkę. Ze względu może na ergonomię, przyzwyczajenie do tego aparatu, bo to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Jestem do niej zdecydowanie bardziej przywiązany i na ten moment mi wystarcza. W przyszłości może zmienię na coś innego, czy to będzie Canon, czy jakaś inna marka. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Bo będąc jeszcze w tematyce korpusów, body, to jak widzicie są no, dosyć duże aparaty, a często
przydałby mi się jakiś mniejszy aparat, jakiś bezlusterkowiec właśnie. I w sumie dobrze się dzieje, bo ten rynek tych bezlusterkowców się teraz mocno rozwija, a co za tym idzie, jest większa konkurencja i producenci coraz bardziej się starają wejść w ten rynek. Więc myślę, że za jakiś czas będzie na pewno w czym wybierać, już jest w sumie w czym wybierać i myślę, że jak będę kupował ten aparat typowo do filmowania, to już postawię na bezlusterkowca. Kupię aparat mniejszy, bardziej poręczny, który będę mógł zabrać ze sobą w różne miejsca. Jeżeli chodzi o pierwszy obiektyw, to jest to jeden z moich chyba ulubionych w moim zestawie. Jest to Canon 85 mm ze światłem f1.8. Mógłbym mieć oczywiście jakiś lepszy obiektyw 85, na przykład nie wiem, Sigma Art 1.4, Canona 1.2-85, ale przeskok cenowy nie jest adekwatny do jakości, którą by mi dały te wyższe modele. Zastanawiam się w tym momencie trochę nad właśnie tą Sigmą Art 1.4-85, jednak ten obiektyw na ten moment mi wystarcza do moich zastosowań i nie mam na co narzekać, bo jest ostry od przysłony najniższej f1.8, ma celny autofokus, no i jest w miarę przyjazny, jeżeli chodzi o te gabaryty, bo to nie jest jakieś wielkie bydle, tu jest jeszcze osłona przeciwsłoneczna, tak tyle zajmuje ten obiektyw, więc jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o to szkło. Przede wszystkim wykorzystuję go do portretów, do właśnie takich zbliżeń, do kadrów nieco bliższych. Oczywiście też mogę fotografować nim całe sylwetki, na przykład kiedy się odsunę troszeczkę dalej, ale to jest taka typowa portretówka w moim zestawie i obiektyw, po który bardzo często sięgam. Przechodząc dalej. Kolejny obiektyw w moim zestawie to jest Canonowa 50 f1.4 USM. I teraz Wam tak powiem szczerze, ten obiektyw jest w porządku, ale on jest przede wszystkim w porządku dlatego, że został wybrany z wielu sztuk. Ja przed zakupem sprawdzałem wiele obiektywów, szukałem takiego egzemplarza, który będzie ostry od najniższej przysłony. Może on nie jest tak krystalicznie ostry, ale jest w porządku. W porównaniu z innymi egzemplarzami, które oglądałem, no to była naprawdę przepaść. Dlatego jeszcze jest w moim zestawie. Chociaż najbliższe zmiany, jeżeli chodzi o cały zestaw obiektywów, który dzisiaj zobaczycie, jestem właśnie w przypadku tego obiektywu, bo chciałbym jednak mieć tą ostrość jeszcze lepszą na najniższej przysłonie i tutaj myślę, że niedługo pojawi się chyba jednak Sigma 50 mm f1.4 Art i ona zastąpi ten obiektyw. Czy bym go polecił Wam teraz, żeby go kupować? Słuchajcie, jak macie sobie kupić coś w miarę taniego, jakąś w miarę dobrą 50 i jesteście w systemie Canona, no to ja bym stawiał na 50 mm f1.8 STM, wersja STM z metalowym bagnetem, ulepszona i nie będzie odstawała naprawdę od tego Canona f1.4, więc spokojnie możecie sobie zamiast tego obiektywu kupić tą wersję STM i ona również będzie bardzo, bardzo dobra. Ten obiektyw jest w porządku, trafia z ostrością, jest względnie dobrze z tą ostrością, jednak myślę, że najbardziej bym odczuł tą zmianę, jeżeli bym zmienił go właśnie na jakiś lepszy model, jeżeli chodzi o te obiektywy, które dzisiaj zobaczycie, bo bardzo często na przykład filmuję przy użyciu tego obiektywu, więc to będzie myślę, że też progres, jeżeli chodzi o mój zestaw. Trzecim obiektywem w kolejce jest ten, którym właśnie nagrywam ten film i jest to też obiektyw, który bardzo, bardzo lubię. Jest to Sigma 35 mm f1.4 Art i to jest absolutnie genialny obiektyw. Jeżeli szukacie jednego takiego uniwersalnego w miarę szkła pod pełną klatkę, to ta Sigma będzie świetnym wyborem. Ja na przykład jak mam jakiś wyjazd i nie mogę zabrać ze sobą dużo sprzętu, potrzebuję jakiś zestaw w miarę uniwersalny, no to podpinam 35 i jadę, bo za jej pomocą da się zrobić portret, może nie taki całkiem z bliska, bo trochę te zniekształcenia były widoczne, ale jakieś popiersie spokojnie można tym obiektywem zrobić i nie będzie to stanowiło problemu. Szerszy kadr również bez problemu da się zrobić tym obiektywem. No i przede wszystkim ostrość żyleta. Od f1.4 bez problemu obiektyw trafia z tą ostrością i to zdjęcie jest naprawdę ostre na tej najniższej przysłonie. Jeżeli chodzi o autofokus, również jest wszystko bez zarzutu. Większość zdjęć jest trafionych, szczególnie jeżeli mamy dobry autofokus w swoim body. Jeżeli mam kręcić film i użyć obiektywu względnie uniwersalnego, no to podpinam właśnie tą 35 i ona mi daje fajne rozmycie tła, jak widzicie, oraz troszeczkę szerszy kadr, więc to jest fajne takie połączenie i to super wygląda na zdjęciach. I to jest obiektyw względnie uniwersalny i zastosujecie go, myślę, że również w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz i zrobicie fajne kadry. No i ostatni podstawowy obiektyw w moim zestawie to jest Tokina 16-28
ze światłem stałym f2.8, bo to jest obiektyw, który ma jakieś tam specjalne zastosowania u mnie. Ja nie jestem fotografem raczej krajobrazowym, jak jestem na jakimś wyjeździe, no to owszem, coś zrobię, jakiś krajobraz, więc z tego obiektywu korzystam, można powiedzieć, rzadziej niż z tych, które tutaj wcześniej Wam zaprezentowałem. Jeżeli lubicie właśnie krajobraz, jeżeli fotografujecie jakąś architekturę, wnętrza, no to taka Tokina 16-28 jest, myślę, że bardzo w porządku. Mógłbym sobie tutaj zupgrade'ować ten obiektyw i kupić na przykład Canona 16-35 ze światłem stałym f2.8, no ale przepaść cenowa pomiędzy tymi dwoma szkłami jest olbrzymia, a to nie ma sensu w moim przypadku, skoro używam go sporadycznie, no i właściwie ten obiektyw daje mi wszystko to, co potrzebuję, bo jest ostry od f2.8. Może na 28 mm czasami tam z tą ostrością nie jest tak, jak powinno, ale po przymknięciu do 3,2 jest już ok. Jeżeli chodzi o autofokus, no to mógłby być szybszy, ale przy zdjęciach takich krajobrazowych, architektury, no to nie jest to aż tak istotne, więc spokojnie taki obiektyw mi wystarcza. I przede wszystkim ta jakość zdjęć jest bardzo dobra, bo on nawet przy ogniskowej 16 mm nie zniekształca rogów i całkiem to dobrze wygląda na zdjęciu. Więc podsumowując, ten obiektyw, on jest bardzo dobry, szczególnie jeżeli chcecie mieć solidny obiektyw, a nie wydawać na niego kroci, bo obiektywy takie szerokokątne ze stałym światłem, szczególnie te systemowe, no są niestety bardzo drogie, tak jak w przypadku właśnie Canona 16-35 ze światłem f2.8. No on jest pewnie ze 3 razy droższy niż ta Tokina. Więc myślę, że jeżeli nie używacie bardzo często tych ogniskowych, no to w zupełności takie szkło Wam wystarczy. A właśnie, jeszcze jedno. Często przy okazji właśnie sprzętu pytacie mnie również o to, jak przenoszę swój sprzęt, czy korzystam z jakiegoś plecaka fotograficznego, czy z torby. I odpowiedź jest taka. Do mniejszych sesji korzystam z torby, a do większych, gdzie mam zabrać trochę więcej sprzętu, z plecaka. Mam akurat dzisiaj przy sobie plecak. Jest to plecak Manfrotto ProLite. No i obecnie właśnie z niego korzystam, bo tutaj się mieści sporo sprzętu. Spokojnie do niego zapakuję 2 body, wszystkie obiektywy, lampy i różne inne akcesoria. Więc jeżeli chcecie taki materiał może o plecakach, torbach fotograficznych, jak je wybrać, na co zwrócić uwagę, no to dajcie znać w komentarzach, to myślę, że nagram jakiś odcinek i szerzej opowiem właśnie o tych wszystkich aspektach. Coś na wzór właśnie odcinka o statywach fotograficznych, które ostatnio nagrałem. Tak właśnie prezentuje się sprzęt, którym robię zdjęcia. Więc jeżeli widzicie gdzieś jakieś zdjęcie moje, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, no to zostało wykonane tym sprzętem, który Wam omówiłem w tym odcinku. Oczywiście są inne akcesoria, lampy, statywy i inne tego typu rzeczy, więc jeżeli chcielibyście odcinek, w którym omawiam również takie rzeczy, no to oczywiście dajcie znać. A tymczasem w komentarzach pod tym filmem, jeżeli macie ochotę, no to napiszcie, jakim sprzętem Wy fotografujecie i wzajemnie może podzielimy się jakimiś swoimi doświadczeniami, bo często ktoś szuka jakiegoś obiektywu i chce poznać opinię innych osób na ten temat, więc w komentarzach możemy podyskutować właśnie na tematy takie sprzętowe. Pamiętajcie również, żeby nie dać się pochłonąć tej marketingowej grze, w której producenci prześcigują się tylko w tych statystykach widocznych na papierze. Pamiętajcie, sprzęt ma być narzędziem do zrealizowania Waszych pomysłów i on ma pomagać, ułatwiać, ale też nie wolno z tym wszystkim przesadzać i popadać w manię kupowania sprzętu, który właściwie nic nie wnosi do naszego warsztatu. I w tym odcinku to było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!